kolejnego punktu, czyli porządku obrad. To jest projekt uchwały w sprawie realizacji lokalnego wydarzenia kulturalnego w 2013 roku, druk nr 8512. Jest to także projekt zarządu. Jest to projekt zarządu, ale został przygotowany na wniosek Komisji Kultury. Tak jak Państwo wiecie, zgodnie z procedurą planowania i realizacji tego zadania powierzonego do końca listopada powinniśmy podjąć decyzję co do realizatora tego zadania i sposobu wykorzystania tych środków. Zarząd proponuje wzorem wielu rad, aby środki w ramach tego zadania przeznaczyć na realizację zadania zagranicowy festiwal kulturalny szkół. Podczas jednego z kilku ostatnich spotkań dyrektorzy szkół z terenu naszej dzielnicy ustalili w mojej obecności, aby w tym roku realizatorem był właśnie zespół szkół ogólnokształcących integracyjnych nr 7. Dyrekcja tej szkoły zgodziła się podjąć tej funkcji realizatora. W związku z tym proponuję podjąć przedstawienie taki projekt uchwały. Jeszcze warto też wspomnieć, że w przyszłym roku ta kwota jest niestety niższa, to tylko 17 850 złotych, w ubiegłym tym roku 26 000. Tutaj występujący jest zapis w paragrafie pierwszym, kwota 17 850 złotych na rok zadania powierzonego lokalne wydarzenia kulturalne, więc 11.2013 roku powierza się zespołowi szkół ogólnokształcących integracyjnych nr 7 na realizację zadania pod nazwą 12. Dzielnicowy Festiwal Kulturalny Szkół. Tyle. Otwieram w takim razie dyskusję nad projektem. Jeżeli ktoś z Państwa radnych chciałby zabrać głos, proszę bardzo. Nie widzę, nie słyszę. Nikt też poprawki nie składa. W związku z tym przystępujemy do głosowania nad projektem uchwały druku nr 8512 w sprawie realizacji lokalnego wydarzenia kulturalnego w 2013 roku. Kto z Państwa radnych jest za podjęciem uchwały w tej sprawie, proszę podnieść rękę. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Nie widzę, tym samym uchwała została podjęta. Szanowni Państwo, w związku z prośbą Przewodniczącego Komisji Infrastruktury i Inwestycji ten punkt przesuwam na koniec. Także w związku z prośbą i z wnioskiem Przewodniczącego Komisji Edukacji teraz będzie to sprawozdanie z działalności Komisji Edukacji.